Filozofia pracy Marko, ta kultura organizacyjna, zrobiło bardzo dużo dobrego dla ludzi pracujących tutaj wewnątrz, zrobiła bardzo dużo dobrego dla lokalnej społeczności. My nie ukrywamy, że przy zmianach, które my bardzo pozytywnie oceniamy w Piaście, zresztą z każdej strony słyszę przez ostatnie tygodnie same dobre rzeczy, i to nawet takie drobne elementy jak wywieszenie flag. Piast Gliwice TV, e, Piast Biznes, dzisiaj jesteśmy w siedzibie naszego partnera, firmy Marko. Proszę się przedstawić, kim pan jest i co pan tu dzisiaj robi. Marek Śliboda, prezes zarządu Marko Spółka ZO. No i mam nadzieję, dzisiaj porozmawiamy o różnych fajnych rzeczach związanych z piastem Gliwice. Co to jest firma Marko? Czym się zajmuje? Kiedy powstała? Dlaczego powstała? Jak to się wszystko zaczęło? Oj, no, historia jest bardzo długa my już ponad 20 lat, tak naprawdę w przyszłym roku będziemy mieli 25-lecie naszego funkcjonowania. Zajmujemy się identyfikacją i znakowaniem produktów, ale też dostarczaniem bardzo takich ważnych drobnych części do branży elektronicznej, do branży motoryzacyjnej. To są między innymi podkładki, specjalistyczne uszczelki, taśmy klejące. Takie coś, które, rzeczy, których raczej nie widzimy, bo są schowane w środku w samolotach, w samochodach, w pociągach, w czołgach, w sprzęcie medycznym, w telewizorach, w komputerach jest tego bardzo dużo. Raczej tego nie widzimy, ale nasze produkty dbają o to, żeby one były bardzo funkcjonalne żeby były miłe, przyjemne w użytkowaniu żeby się nie psuły, żeby się nie przegrzewały. I żeby jak najbardziej, jak najlepiej nam służyły tak w długofalowym działaniu. Gdzie kibic Piasta, gdzie mieszkańcy Gdzieńcza może spotkać właśnie wasze produkty? No już mówi no przede wszystkim, jeżeli ktoś kupuje samochody przede wszystkim z grupy Volkswagen, to my dostarczamy etykiety do całej grupy Volkswagen, łącznie z tymi bardzo ekskluzywnymi markami, czyli Lamborghini. Ostatnio też z nowych klientów mamy firmę Konisek, która. Ja nie jestem wielkim fanem motoryzacyjnym, ale podobno są to najszybsze samochody na świecie, więc jest to również dla nas bardzo takie prestiżowe. Ale również, jeżeli kupujemy telewizory, jeżeli kupujemy komputery, w takich podstawowych produktach użytkowych, nasze nie tylko etykiety, ale też specjalistyczne podkładki, materiały izolujące, które działają w środku, wspomagają elektronikę tych produktów, można je spotkać. Okej, okay. a wracając dość do korzeni, co Cię zainspirowało do tego, żeby stworzyć ten film? Dlaczego nie chciałeś pracować na etacie na przykład? Ja w ogóle zacząłem dość szybko swoją karierę zawodową. Pierwszy raz pracowałem, mając 14 lat już na wakacje dorywczo, bardzo mi się to spodobało, generalnie szybko dojrzewałem, poszedłem na studia zaoczne, pracowałem, rozwijałem firmę, no i można powiedzieć, kwestia sama produktowa, bym powiedział, jest mimo wszystko dla mnie sprawą drugorzędną kluczowe dla mnie było to, że chcieliśmy zbudować bardzo fajną firmę, która z jednej strony byłaby bardzo przyjazna, miała bardzo dobre środowisko pracy, a z drugiej strony szybko się profesjonalizowała i działała w myśl filozofii ciągłego doskonalenia. I to, bym powiedział przez 25 lat jest największym sukcesem Marko, który jest bardzo popularne, nie tylko lokalnie, ale też w całym kraju. Że możemy się poszczycić bardzo nowoczesnym modelem zarządzania, który jest zorientowany między innymi na rozwijanie ludzi, na szanowanie ludzi i takie, bym powiedział, bardzo partnerskie współpracowanie, mhm. po to, żeby osiągnąć jak największą wartość dodaną, żeby mieć jak najwięcej owoców z tej pracy i żeby jak najbardziej sprawiedliwie dzielić się tymi owocami, żeby zasilać znowu to środowisko pracy i atmosferę, którą tutaj mamy. Czyli. Największym sukcesem, bym powiedział, nie są produkty, klienci, co może być takie trochę dziwne, ale największym sukcesem uważam to, że jest to bardzo profesjonalna firma, która jest znana i podziwana przez wielu, i też inspiruje innych do tego, żeby budować właśnie takie firmy. To jest, bym powiedział, największym wyróżnikiem Marko i taką największą przewagą konkurencyjną. Czyli, można powiedzieć, że stworzyłeś firmę, w której sam chciałbyś pracować jako pracownik? Takie było też założenie. No, ja generalnie uważam się za bardzo pozytywną osobę. Strasznie jestem taki zdeterminowany, wytrwały, pracowity i przede wszystkim uważam, że moim celem jest pomaganie w długofalowym rozwoju wszystkich moich nie tylko pracowników, ale też współpracowników, kooperantów. Uważam, że powinniśmy cały czas podnosić świadomość. Taką nie tylko mikro, ale makro, bo to bardzo pomaga nie tylko w rozwoju przedsiębiorstwa, ale też można powiedzieć regionu, całej gospodarki. Akurat jesteśmy w takich czasach, że ta świadomość jest bardzo istotna, żebyśmy troszkę jako społeczeństwo nie osiedli na laurach, tylko moim zdaniem powinniśmy wykorzystać te dobre czasy na mądrą pracę, żeby przygotować się na takie długofalowe kooperowanie w Europie i na świecie jako kraj, nie tylko jako przedsiębiorstwo. To jest, to jest trochę tak, że my przede wszystkim mamy bardzo specyficzną filozofię pracy i kulturę organizacyjną, która jest, bym powiedział, dosyć wymagająca. Ona z jednej strony pomaga nam w takim codziennym funkcjonowaniu, żeby wiedzieć, co należy robić, a czego nie należy. Jest takim wskazaniem na przyszłość i też pobudzy nas do długofalowego, długofalowego rozwoju. Czy wyzwania kiedyś były większe, czy dzisiaj? Tak naprawdę na każdym etapie budowania przedsiębiorstwa spotykamy nowe rzeczy. To było pierwsze przedsiębiorstwo, które ja w życiu budowałem, i tak naprawdę wszystko dla mnie było nowe. Mam swój zdrowy rozsądek, którym się kieruję staram się uzupełniać wiedzę, ale mam też taką zasadę, że jeżeli nad czymś długo myślę i jestem przekonany, że mam rację, to wdrażam to, mimo że niektórzy próbują mnie od tego odciągnąć i, i uważam, że to jest bardzo dobre, bo jeżeli jest się o czymś przekonanym i jest to przemyślane, to powinniśmy bardziej słuchać siebie niż innych, którzy być może nie mają takiego też szerszego spojrzenia. Z wyzwań, które mamy teraz, to bym powiedział problem takiej synergii całej grupy. My tutaj mamy firmę Marko, ale mamy też ośrodek sportowy, mamy inne inicjatywy gospodarcze takie, i nie tylko gospodarcze, bo również mamy fundacje i bardzo dużo inicjatyw społecznych. Czyli chcemy zrobić więcej niż potrafimy. Zawsze przynosiło to bardzo dużo pozytywnych tutaj rezultatów, ale też bardzo dużo pozytywnych emocji, które nas wzmacniały i motywowały do dalszego działania. I dalej to robimy, tylko jest to coraz trudniejsze, bo wszyscy, no, mimo wszystko, jesteśmy troszkę starsi. Mamy swoje plusy i minusy, mamy swoje lepsze i gorsze dni, ale długofalowa uważam, że filozofia pracy Marko, ta kultura organizacyjna. Zrobiło bardzo dużo dobrego dla ludzi pracujących tutaj wewnątrz, zrobiła bardzo dużo dobrego dla lokalnej społeczności i między innymi ten wizerunek, który jest zbudowany jako firmy bardzo dojrzałej, odpowiedzialnej, takiej nie tylko zorientowanej na zarabianie pieniędzy, ale też patrzącej szerzej z funkcją również taką edukowania edukacyjną, to się sprawdza. I przede wszystkim dobierając ludzi, którzy w naturalny sposób identyfikują się z tą filozofią pracy, bo to jest uważam kluczowe, powoduje, że my jesteśmy w stanie to przez wiele lat kontynuować tutaj z naszą załogą. I ja osobiście jestem z tego bardzo dumny, bo widzę rezultaty, widzę jak ludzie na to reagują i w bardzo wielu miejscach widzimy swoje takie mini pomniki, nie tylko w Gliwicach, ale też w całym regionie. Gdzie mm, widzimy coś, co trwa, i my byliśmy tego częścią, po prostu albo kogoś zainspirowaliśmy, albo coś sfinansowaliśmy. To jest yy, no, bardzo takie yy, piękne uczucie, gdzie można być dumnym może nie z, z siebie, ale jak gdyby z pewnego mechanizmu, systemu pracy, który yy, powoduje taką wartość dodaną, Jakiś pozytywną. Jakiś przykład, no tych, tych przykładów jest bardzo dużo. Można powiedzieć, kiedyś organizowaliśmy Marco Business School, czyli zapraszaliśmy szkoły, które tutaj przyjeżdżały. Do dzisiaj mamy relacje, do dzisiaj materiały edukacyjne o Marco są w bardzo wielu szkołach, również na uniwersytetach, szkołach biznesowych, i to po prostu wraca. Sam przykład, taki jak ostatnio odwiedziłem Piastak Gliwice, to bardzo sympatyczna pani w sekretariacie, witając się ze mną, stwierdziła, że, że ona mnie zna, bo jej syn kiedyś przychodził do nas właśnie z wizytami studyjnymi do Marko. I w bardzo wielu miejscach przy współpracy, właśnie czy, czy przy projektach biznesowych, czy społecznych, których było bardzo dużo przez te ponad 20 lat. Spowodowało, że mamy bardzo wielu sympatyków, ale też takich ludzi, z którymi możemy coś wspólnie zrobić. I Uważam to jest kluczowe my regularnie robimy przeglądy swoich działań i widzimy przy też sprawozdaniach z Fundacji, ile jest tych działań około biznesowych takich, albo powinienem powiedzieć poza biznesowych, czyli zakrawających o społeczną odpowiedzialność biznesu. I to są drobne bądź większe inicjatywy. Niektóre to są regularne programy, które wspieramy miesiąc w miesiąc. Niektóre są bardziej incydentalne, i nie tylko dajemy pieniądze, ale też poświęcamy swój czas właśnie na dodatkowe edukowanie, dzielenie się wiedzą, wspieranie jakichś fajnych inicjatyw, i to, to też uważam jest bardzo fajne. My powinniśmy mieć taką hybrydę biznesowo-społeczną. Najpierw biznes, ale nie zapominając też o tych działaniach społecznych. I to się tutaj sprawdza. Okay. I z tego jestem naprawdę zadowolony. Opowiedz troszkę jeszcze tu, jeśli możesz, o takich serdeckich rzeczach, które tu się dzieją. Śniadania dla pracowników. Zasada 5S, czy możemy o tym powiedzieć? te jest słynne eventy, pikniki rodzinne, kiedy pracownicy przechodzą no, no to, że jesteś, jest, nie ma tej struktury e, takiej hierarchii, typowo wszyscy wstydziłbym, mówią perfum przyjść każdej chwili. Tak. No, czyli to nie jest taka korporacyjna firma, troszkę byś mógł Tak. Jeśli chodzi o mm, kwestie zarządzania, to jest to bardzo ciekawe, bo tak jak wspominałem, e, zajmuję się tym naukowo i prowadzimy tu pewnego rodzaju eksperyment. Badamy bardzo wiele rzeczy. Bym po, po, powiedziałbym, że e, przede wszystkim taką główną zasadą jest to, że mamy w bardzo dobrym środowisku pracy, które ma być pozytywne i ma pobudzać ludzi do rozwoju i motywować do coraz bardziej takiego, bym powiedział, mądrego działania, powinniśmy mieć coraz lepsze efekty ekonomiczne. I tu chodzi o to, żeby w tym samym czasie robić coraz więcej i żeby się dużo bardziej na tym, przy tym nie zmęczyć. I to jest takie łatwe do powiedzenia, ale już trochę trudniejsze do zrobienia. I my cały czas tym w jakiś sposób balansujemy. Czyli, z jednej strony, wdrażamy dużo fajnych, dodatkowych rzeczy, które naszym ludziom mogą zagwarantować pewnego rodzaju taką bym powiedział strefę komfortu, pewną przewidywalność, tak? Brak stresu, że ktoś jutro straci pracę, na przykład, albo nie wiem, ktoś mu coś zabierze, wynagrodzenie, i tak dalej, ale z drugiej strony. Bardzo mocno mamy sprofesjonalizowane procesy i opieramy się na zasadzie ciągłego doskonalenia, czyli poszukujemy różnych oszczędności, poszukujemy nowych metod produkcyjnych, innowacji, optymalizacji kosztów. I w skrócie bym powiedział, że uczymy ludzi takiego samodzielnego myślenia. I teraz tak. Jeśli chodzi o te rzeczy, takie bym powiedział pozytywne, no to na wymyślaliśmy sobie tutaj bardzo dużo bonusów. Mamy rzeczywiście stołówkę, która do, e, e, gwarantuje, że możemy e, mieć pod nos podstawione e, posiłki i mamy tutaj śniadanie, e, e, drugie śniadanie, obiady. E, cały proces nazywa się grupią wsparcia, czyli ich zadaniem jest wspieranie nas, a my jesteśmy za to bardzo wdzięczni, e, bardzo fajnie to działa i e, jest to proces. E, dziewczyny mają swoje cele, mają swoje... Pomysły, innowacje, optymalizację, cały łańcuch dostaw, czyli to jest troszkę tak, jak, taka, bym powiedział, restauracja na kilkadziesiąt osób, które tutaj mamy. To jest kwestia pierwsza. Mamy takie bonusy, które są bardzo, bym powiedział, wyjątkowe i niestandardowe. Czyli mamy taki bonus, jak pakiet kultura, rozrywka, sport. Nazwaliśmy tylko raz. Generalnie chodzi nam o to, i to jest bardzo taki bym powiedział, niekorporacyjne podejście, gdzie widać, że człowiek jest dla nas podmiotem, a nie przedmiotem. Chcielibyśmy, żeby nasi ludzie poszerzali sobie horyzonty, żeby mieli zbalansowane to, co, to czego oczekujemy od nich tutaj, czyli takiej efektywnej pracy myślenia, żeby mogli sobie zbalansować dodatkowymi takimi przyjemnościami podczas weekendów czy popołudniami. Więc. Mogą nasi pracownicy z rodzinami chodzić do kina, do teatru, na siłownię, i tak naprawdę my im refundujemy te koszty. Nie są to karty multisport czy jakieś inne rozwiązania, które są zamknięte. Podobnie mamy z pakietem medycznym, że każdy to jest bardzo fajne, bo jest to przemyślane, jest to skonsultowane z załogą czyli dedykowane bonusy, takie, jakie ludzie by oczekiwali czyli takie, najbardziej bym powiedział, otwarte. Po co mamy mieć umowę z jedną siłownią? Jak możemy komuś powiedzieć, rób sobie co chcesz, masz na to pewną pulę pieniędzy miesięczną i tylko powiesz nam, gdzie byłeś, czy byłeś z rodziną, czy byłeś sam i my ci to w jakiś sposób refundujemy. Jeżeli potrzebujesz iść do lekarza, to nie będziemy cię wysyłać do lekarza z jedną jednostką, którą my wybraliśmy, mamy umowę, tylko pójdziesz sobie do swojego lekarza, a my ci za to zwrócimy pieniądze. To są takie czasami niuanse, ale to pokazuje, że. Tu chodzi o to, żeby jak najlepiej zaspokoić pewną potrzebę i rozwiązać jakiś problem, a nie tylko zrobić to w pewien sposób pozorny i uproszczony. To jest oczywiście bardziej skomplikowane dla nas przy później rozliczeniach finansowo-księgowych, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Kolejna rzecz, która też jest bardzo ciekawa, to refundowanie dojazdów do pracy. I to jest kolejna ciekawostka, bo zauważyliśmy wszystko w myśl właśnie takiej pracy, w myśl ciągłego doskonalenia wychodzi z pewnej potrzeby. Czyli poszukujemy problemów, rozwiązujemy i po rozwiązaniach problemów jesteśmy w nie zaangażowani. Jeżeli wszyscy akceptujemy to rozwiązanie, to ta firma jest lepsza, bo już tego problemu nie ma. Staramy się nie udawać, że problemów nie ma, tylko chcemy je właśnie wyszukiwać i chcemy je rozwiązywać i wtedy wiemy, że rośnie cały czas nasza przewaga konkurencyjna nad innymi firmami. Więc zauważyliśmy, że jest taki problem, jeżeli mamy ludzi, którzy są dla nas wartościowi, a jeżeli pracują tutaj i żeśmy się z nimi nie rozstali, to znaczy, że stanowią dla nas pewną wartość. Zauważyliśmy, że problemem może być to, że jedna osoba mieszka kilometr od Marko i może przyjść sobie nogami albo rowerem, albo samochodem, no ale ktoś mieszka tych kilometrów 50 albo 60 od Marko. I jeden wydaje ze swoich pieniędzy, z wynagrodzenia, z wszystkich takich e, e, rzeczy które finansowych, które do niego trafiają, wydaje 50 zł miesięcznie na przykład na dojazdy, a ktoś drugi wydaje 750 zł miesięcznie. Więc zastanowiliśmy, skonsultowaliśmy to też z naszymi kolegami i koleżankami, i stwierdziliśmy, że my zrefundujemy te dojazdy do pracy. To była bardzo ciekawa dyskusja, bo my zawsze jak zaczynamy to, te, te, takie dyskusje, to wydaje nam się, że one będą trwały krócej, później się okazuje, że one trwają dłużej, ale y, y, wprowadzają nam nowe wątki, które są też bardzo ciekawe. I tutaj okazuje się, że y, y, przy tych zwrotach zahaczyliśmy jeszcze o kwestie środowiskowe. Więc y, powiedzieliśmy na przykład, że jeżeli ktoś będzie y, przepala paliwo jeździ samochodem, i Zamieni ten samochód na rower. To on, jak przyjedzie rowerem, to my mu zwrócimy, w razie czego dostanie bonus za to, że tak naprawdę nie przepalił tego paliwa, a przyjechał rowerem. To są takie, jak gdyby, takie drobne niuanse. Kwestie środowiskowe też są dla nas bardzo, bardzo istotne. I z jednej strony, właśnie z takich bonusów mogę przeskoczyć na model pracy i wdrażanie ciekawych pomysłów i, i innowacji. Patrząc na kwestie zarządzania, to co powiedziałem wcześniej, generalnie nas interesuje, żeby tutaj ludzie mieli swoje inicjatywy i byli zaangażowani i patrzyli trochę szerzej niż tylko na koniec swojego nosa i koniec swojego biurka. To jest kluczowa też różnica pomiędzy pracą w takich systemach hierarchicznych, korporacyjnych, gdzie każdy ma swoje rzeczy do zrobienia, my zostawiamy duże przedpole dla naszych pracowników, żeby mogli zgłaszać różne inicjatywy. Część z nich jest zrażona, ale generalnie inicjatywy są dla nas kluczowe i wychodzenie ze swojej jak gdyby takiej strefy podstawowych obowiązków i zgłaszanie pomysłów nawet w różnych innych zakresach. Bo to pokazuje większą kompleksowość taką poszczególnych osób, które tutaj pracują. I już do czego zmierzam? Zauważyliśmy, że możemy poprawić kwestie, kwestie ekologiczne i ekonomiczne, zarządzając lepiej kartonami i wysyłkami. tak zaczęło się od tego, że wszystkie kartony, które i opakowanie, które przychodziła od dostawców, musiała być taki był cel, żeby była wypychana dalej. To są kwestie takie, że używamy cały czas kolejnych kartonów, nie jest tak, że my coś wyrzucamy na śmietnik, płacimy za utylizację. Ktoś inny w tym samym momencie kupuje nowy karton, za chwilę znowu go będzie utylizował i tak dalej, i tak dalej, nie ma to większego sensu. I zrobiliśmy tak, że po takim zastanowieniu Przeanalizowaliśmy, że nasi, że generalnie nie tylko nasi pracownicy, ale my bardzo dużo kupujemy różnych paczek przez internet i przychodzą nam paczki do domu. Poprosiliśmy naszych ludzi w takim razie, żeby oni swoje kartony w domu, żeby ich nie utylizować i nie płacić za utylizację, przywieźli jadąc do pracy, bo nie jest to problem w bagażniku, do nas do firmy. Wiedząc już, że jest to karton dobrej jakości, który zostanie wykorzystany, na bramce, na wejściu, na magazynie magazyn ocenia ten karton i go przyjmuje albo odrzuca. W te kartony pakujemy nasze paczki, na przykład do Volkswagena, do Volkswagena może nie, bo tam jest system motoryzacyjny, ale na przykład do firmy Siemens możemy wysłać karton po odkurzaczu. Naklejamy specjalną etykietę z QR kodem, z całym opisem programu, że jest to działanie specjalne, a nie przypadkowe. I etykieta, która informuje o drugim życiu kartonu, że jest to karton z recyklingu, promuje też program i być może zainspirujemy wszystkich innych naszych, jak gdyby w łańcuchu naszych partnerów, żeby oni też z czegoś takiego korzystali, i być może te kartony wysyłali dalej. Aż tak długo, aż on będzie mógł być używany. I to jest bardzo fajna rzecz, bo nam się wydaje, że my musimy jakieś wielkie rzeczy robić, takie, żeby poprawić jakość funkcjonowania naszej planety. To jest nieprawda. Każdy może coś zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku użyliśmy ponad 900 kartonów, co stanowiło około 10% wszystkich kartonów używanych w Marko. W tym roku jesteśmy po połowie roku i mamy już ich około 700. Czyli widać, że to rośnie. Jest to bardzo fajna też taka zabawa. No, niedawno gościliśmy prezesa Piastagliwice i oprowadzaliśmy go, właśnie uśmiechaliśmy się, bo widzieliśmy paczki w kartonie po, właśnie, odkurzaczu i po Ręcznikach papierowych, które używamy w toaletach. No, jest to bardzo takie ciekawe, i już były takie sygnały od naszych partnerów, że ktoś dzwonił, podpytywał o to, więc widać, że ten system działa, i co najważniejsze, to był nasz autorski pomysł. Niczym żeśmy się nie inspirowali, po prostu od, bym powiedział, problemu do rozwiązania, a czasami nawet od rozwiązania później do, do biznesu bądź. Takiego e, rozpromowania e, bardzo fajnych idei i bardzo fajnych pomysłów, e, które e, no nie mają minusów. Tutaj jest tylko i wyłącznie win-win, bo są kwestie i ekonomiczne na plus, i ekologiczne, więc e, po prostu idealnie. I to bym powiedział, jest klucz tutaj e, e, Marko, tego co nas odróżnia. My nie robimy rzeczy na skróty. Na skróty my nie patrzymy powierzchniowo i tylko tak, żeby coś zrobić na pokaz pod kątem marketingu. Tylko jak już skupiamy się na pracy, na profesjonalizacji, na rozwiązaniu jakiegoś problemu, to wchodzimy bardzo głęboko, poświęcamy na to więcej czasu, jest to zaangażowanych więcej ludzi, ale jest bardzo wiele efektów pozytywnych, które na pierwszy rzut oka być może inne firmy nie widzą. Czyli cały proces dyskutowania powoduje, że my się uczymy. I to jest najlepsza nauka. I to buduje wyższą świadomość jednostki, wyższą świadomość całego przedsiębiorstwa. Czyli, bym powiedział, ta suma kapitału intelektualnego, takiej, takiej dojrzałości organizacyjnej, tutaj rośnie i jest na dużo wyższym poziomie niż w innych firmach. I o tym jestem przekonany. Super. To żeby też, no, to jest temat rzeka tak naprawdę i świetnie się, się tego słucha. Musimy trochę też zbliżać do kolejnej drugiej, trzeciej części, natomiast dwa krótkie pytania. Pierwsze to jako przedsiębiorca, co byś poradził młodemu przedsiębiorcy, który będzie ten materiał? Jakie błędy popełniłeś? To jest też trochę tak, że ludzie z zewnątrz biją nas, biją nam codziennie brawo i podziwiają Marko. My na szczęście. Trochę na to już nie patrzymy, bo niewiele by nam to dało w myśl ciągłego doskonalenia. Czyli patrzymy na siebie wewnątrz dużo bardziej krytycznie, widzimy więcej błędów i to nam pozwala jeszcze bardziej doskonalić yy, firmę. z radości, przepraszam, z tego, co już osiągnęliście. Każdy te do tego podchodzi, każdy pewnie. Szyb w piwce, przepraszam, że tak. graśmy mecz. Jak długo się cieszymy tego meczu, czy od razu. Tak. Nie, dobra, to tylko. Tu jest tak, tu już i to jest, bym powiedział bardzo ciekawe, to już zależy indywidualnie od poszczególnych osób. Ja akurat mam taki charakter, że otwieram szampana przez pierwsze pięć minut. Po pięciu minutach po prostu odkładam już to na bok i patrzę do przodu. I nie wiem czy to jest dobre czy nie. Nie oceniam tego. Każdy, jeżeli ktoś potrzebuje więcej tych pozytywnych takich emocji, ja akurat ich nie potrzebuję. Bardziej jestem nastawiony na rozwiązywanie problemów i takie doskonalenie. To jest coś co mnie się strasznie podoba. Wolę mimo wszystko rozwiązywanie problemów, które takich konstruktywnych problemów, które przynoszą wartość dodaną, niż po prostu stanie w rzędzie i bicie brawo, że jesteśmy świetni. Ale wracając do tych rad dla młodych ludzi, to jest bardzo ciekawe, ponieważ my lubimy i współpracujemy z młodzieżą. Czasami jeździmy na prolekcje, przede wszystkim ja opowiadając o Marko, na uczelnie biznesowe, uniwersytety ekonomiczne. Tutaj przyjeżdżają studenci. I ja mam kilka takich rad, które bardziej odnoszą się do Budowania siebie, niż jak gdyby do przedsiębiorstwa, na końcu powiem, co bym zrobił inaczej. Przede wszystkim to jest coś takiego, zawsze powtarzam to młodym ludziom, że my powinniśmy marzyć i konsekwentnie realizować swoje marzenia. Jeżeli nie mamy marzeń, nie mamy ambicji, nie mamy planów, to generalnie ciężko jest odnieść sukces. Być może on sam nam spadnie z nieba, ale ja jestem zwolennikiem, żeby tego sukcesu poszukiwać poprzez. Marzenia. Najpierw marzymy, a później realizujemy. Druga rzecz, o której zawsze mówię młodym ludziom, żeby pamiętali, że marzenia, które nie przekuwają się w cele i realizację, zawsze pozostają marzeniami i są tylko i wyłącznie stratą czasu. Można mieć przez całe życie marzenia, ale jeżeli nie robi się żadnych kroków w celu realizacji tego, i później nam wychodzi, że albo trzeba to marzenie troszkę zmodyfikować, albo ono jest niemożliwe, albo jest możliwe do realizacji. To jest bardzo fajne. Najpierw marzenie, później realizacja. Kolejna rzecz to taka, że życie nie jest łatwe i takie cały czas kolorowe. I im jesteśmy starsi, tym się o tym przekonujemy najczęściej na własnej skórze. I my musimy zbudować sobie system odpornościowy, który będzie nas wzmacniał przy porażkach, a nie tylko przy sukcesach. I to jest kluczowe, z czym mamy, uważam, problem. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie kwestia takich siły, takiej bym powiedział psychicznej, tak? takiej kondycji psychicznej, to tutaj jest problem. Czyli my nie jesteśmy odporni na długofalowy, na przykład stres, na jakieś problemy. Szybko nas to wyniszcza. I uważam, że to jest ważne, żeby nasz, jeżeli się ktoś przewróci, to powinien stać i iść dalej, a nie zawrócić po prostu i dać sobie spokój. Więc to jest też takie bardzo ważne. Ale chyba jedne z najważniejszych i, i moich takich rad, to jest stwierdzenie, żeby nigdy nie słuchać ludzi, którzy są w połowie drogi donikąd. Tutaj mam na myśli ludzi, którzy nas odciągają od naszych marzeń i od naszych pomysłów. My niestety mamy coś takiego jako ludzie. Że zdarza nam się zazdrościć pewnych sukcesów i pewnych marzeń, bo sami tych marzeń nie mamy. Ja przez całe życie usłyszałem tak dużo rzeczy, których miałem nie robić, że gdybym posłuchał, to praktycznie nic z tego, co teraz obserwujemy w grupie Marko, by się nigdy nie wydarzyło. Najpierw bardzo wiele ludzi mnie odciągało, żeby w ogóle nie podejmować działalności gospodarczej, bo ona jest niebezpieczna, bo ona jest ryzykowna itd. itd później wszyscy mi odradzali no może nie wszyscy ale byli ludzie którzy mi odradzali żeby nie budować ośrodka sportowego bo na nim się nigdy nie zarobi i tak dalej tak dalej uważam że sport jest fantastyczny i czy się na nim zarabia czy nie warto jak gdyby jest tam dużo więcej około rzeczy które są dużo ważniejsze niż pieniądze później podjęliśmy inicjatywę w stworzeniu kraftowej destylarni więc tutaj też niektórzy mówili, że to raczej nie bardzo. Jak tworzyliśmy fundację, to też były takie głosy: Po co nam ta fundacja? Skupmy się. Po co mamy rozdawać pieniądze między innymi obcym ludziom? Jak możemy rozdać sobie? Itd. Tak dalej, tak dalej. Jest bardzo wiele takich rzeczy, o których mógłbym powiedzieć. I kwestia jest taka, że my powinniśmy sobie wyciągać wnioski z kim rozmawiamy. Zbadać sobie po drugiej stronie, jaka jest świadomość człowieka i bardzo szybko przez, przepuścić przez takie sito: czy my powinniśmy tego kogoś słuchać, czy nie? A długofalowo czy my powinniśmy z kimś takim się przyjaźnić, czy nie? Czy przypadkiem nie jest tak, że są ludzie, którzy nas ciągną niepotrzebnie w dół, zabierają nam energię i Najlepszym, co można zrobić, to się po prostu z taką osobą rozstać bądź skupić się na innych osobach. I tu jest odpowiedź na to, co bym zrobił inaczej w życiu. Praktycznie większość rzeczy bym zrobił tak samo, bo uważam, że one były przemyślane, one były dobre, i widzimy efekt. Jedną rzecz zrobiłbym inaczej. Szybciej żegnałbym się z ludźmi, którzy tutaj. Nie do końca bym powiedział, pasowali do mojej bajki, a udawali, że pasowali. I odcinałbym po prostu te wszystkie rzeczy, które zabierały mi zbyt dużo energii. Ja sobie z tym poradziłem tylko, gdybym miał komuś poradzić, i też radzę to młodym ludziom, że dzisiaj mają pewne przyjaźnie, ale one mogą nie być na całe życie, bo my, jako ludzie, się zmieniamy pod wpływem czasu, w różnych okoliczności. I każdy z nas ma takie zawody, że część ludzi, z którymi się znał 5, 10, 15 lat temu, już teraz się z nimi nie zna, nie koleguje, nie spotyka, bo okazało się, że coś ich po prostu poróżniło. I ja uważam, że można to w uczciwy sposób też komunikować. Tak? Ja to od lat już komunikuję, że ja raczej spotykam się z ludźmi, z którymi chcę się spotykać. A umijam ludzi, z którymi spotykać się nie chcę, bo albo nic mi nie wniosą do mojego życia, albo tylko i wyłącznie pociągną mnie energetycznie w dół, czego taka osoba jak ja nie potrzebuje, bo mam bardzo dużo pozytywnej energii i też mam bardzo wiele znajomości, bardzo wiele osób, z którymi mogę coś pozytywnego zrobić. Więc raczej muszę niestety wybierać, z kim się spotkam, bo gdybym chciał się spotkać z wszystkimi, to po prostu byłoby to niemożliwe. I to jest taka, bym powiedział, rada nie tylko biznesowa, ale taka życiowa. To bym zrobił inaczej. Nie poświęciłbym tyle czasu na kopanie się czasami niepotrzebne z osobami, które po prostu mogłoby ich w danym momencie koło mnie nie być i by mi tej energii nie zabrali. Jakie plany na przyszłość, oprócz napisania własnej książki, może nauczyciel akademicki, może jakiś własny podcast, wasza szkoła, może Marko stworzył? No, może tak. To raczej, to raczej na razie mi nie grozi. Ja tak wspomniałem o tej książce, bo uważam, że wiedza, którą wypracowujemy w MARKO, jest bardzo dobrą wiedzą naukową. Zresztą uniwersytety to potwierdzają, bo z tej wiedzy korzystają. Tylko w takiej formie, w której my im to na dzień dzisiejszy podajemy raczej mi nie grozi napisanie książki albo jakiejś szkoły albo wykładów, bo mam zbyt wysoki pierwiastek odpowiedzialności za tą za całą grupę Marko, którą musimy cały czas rozwijać. Więc myślę, że może jak będę na emeryturze jej dożyję, to wtedy zatrzymam się po prostu i skupię się bardziej na sobie. I wtedy naczyna sobie. No. Coś, co mnie by pewnie sprawiło też przyjemność taką indywidualną, napisanie takiego, takiej, takiej ciekawej książki z zakresu organizacji i zarządzania. Ale dzisiaj tego nie wybiorę, bo byłoby to zbyt samolubne, a ja uważam, że siłą jest działanie grupowe, a nie indywidualne. I jednostka, choćby nie wiem jaka, nie powinna stawiać siebie ponad grupę, bo w grupie zawsze osiągniemy więcej. I to jest kluczowe, po prostu, że tutaj w naszej mini społeczności skupiamy się na wszystkich celach, które mamy w Marko, w spółce i w całej grupie Marko. Na dzień dzisiejszy w tych celach nie ma tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, więc na razie to pomijamy. Ale odpowiadając na to, jakie plany na przyszłość, no przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to rozwijamy Marko naszą główną działalność rozwijamy Marko Football Center, ośrodek sportowy, akademię piłkarską. Staramy się, żeby to był najlepszy ośrodek w tej części Europy. Staramy się, żeby nasza Akademia Piłkarska była najbardziej profesjonalna, żeby mogła dostarczać profesjonalnych i takich, bym powiedział też mądrych piłkarzy, nie tylko jeśli chodzi o umiejętności, ale też o kwestie mentalne, czyli mądrych, bardzo zdolnych piłkarzy których będziemy dostarczać do klubów krajowych i zagranicznych. Jeśli chodzi o nasze startup, czyli destylarnie, to również będziemy ją rozwijać, bo uważamy, że jest to bardzo ciekawe, i takie dające pewną taką chłopięcą energię i troszeczkę wracamy do czasów, bym powiedział, studiów, czy nawet liceum. Jest tam bardzo dużo innych ciekawych emocji, ale to może na inną rozmowę, kiedy indziej. No i kwestia fundacyjna, gdzie cały czas mamy bardzo dużo projektów i byśmy chcieli, żeby nasza fundacja bardziej przejęła rolę edukacyjną, pozytywnie wpływała również na młodych ludzi. Ja nie ukrywam, powiem coś, co jest może teraz będzie najmniej popularne i będę za to najmniej lubiany, ale ja. Generalnie niepokoję się o długofalową kondycję fizyczną i psychiczną naszych rodaków. Przede wszystkim młode pokolenia uważam, że bardzo wiele złego dostarczają nam telefony komórkowe i media społecznościowe, gdzie nie ma tam żadnych ograniczeń i jesteśmy w stanie troszkę się ogłupiać. Ja mam też takie powiedzenie w domu, jak rozmawiam z moimi dziećmi, odłóż telefon, będziesz mniej durny. To jest takie żartobliwe, mamy u siebie z dziećmi duży dystans do siebie i tak ze sobą rozmawiamy, ale coś w tym trochę jest i uważam, że powinniśmy, że to jest ostatni dzwonek na, dla sygnalistów, żebyśmy ogólnokrajowo, ale też można powiedzieć ogólnoświatowo, Zatrzymali się na chwilę i zrobili taki dobry rachunek sumienia, i zajrzeli do pewnych już takich analiz i wyników badań medycznych, które już pokazują to, co ja wiedziałem od samego początku: że patrzenie się w coś, co ktoś nam przygotowuje, nie wiadomo w jakim celu, a dzieci nie potrafią. Odczytać, jakie mogą być cele pod kątem manipulowania i takiego, bym powiedział, ogłupiania. Podkreślając również problem, że my będziemy mieli za chwilę ogromny problem z tym, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe o dostarczaną nam wiedzę. A sztuczna inteligencja, którą wszyscy bądź bardzo wiele osób jest zafascynowanych, ja uważam, że może być gwoździem do trumny rozwijania naszych intelektów i takiego oparcia rozwoju kraju i świata na czynniku ludzkim, a nie na technologicznym. I tutaj są te rzeczy, w które uważam, że my powinniśmy się zaangażować jako Fundacja Marko Pomaga, już nie tylko w pomaganiu takim doraźnym, ale bardziej w braniu udziału w takich większych i szerszych mechanizmów, które mogą mieć dużo większą wartość dodaną i większy, dużo większy zasięg. To uważam, że będzie też takim długofalowym celem na ten obszar społeczny, w którym działam. Ja mam żonę i dwójkę dzieci. Mój syn ma 12 lat, rzeczywiście jest piłkarzem. Już mogę śmiało powiedzieć. Moja córka również, można powiedzieć, jest sportowcem i trochę gimnastyczką, trochę tan tancerką tutaj jedno i drugie dziecko trenuje w Gliwicach, jeśli chodzi o mojego syna to jak dobrze wiesz trenuje w akademii, można powiedzieć naszej, którą mamy z Jarkiem Kaszowskim, tak naprawdę jest to akademia Jarka Kaszowskiego, ale mamy bardzo bliskie partnerstwo pomiędzy Marco Football Center i Marko, a Jarkiem Kaszowskim i tutaj skupiając się bardziej na tym wątku piłkarskim docelowo to rzeczywiście jest tak, że mnie Jarek przekonał, żeby zbudować Marco Football Center. My wydaliśmy na to 10 milionów złotych z naszych spółkowych pieniędzy i wiedzieliśmy, że to nie będzie biznes. Może będzie to biznes długofalowy, ale generalnie chodziło o to, żeby był wysokiej jakości ośrodek sportowy w Gliwicach, przede wszystkim jesienno-zimowy, żeby dzieciaki mogły w dobrych warunkach rozwijać się i trenować. I to generalnie się sprawdza, bo Akademia Jarka Kaszowskiego jest uznawana za bardzo wysoko jakościową, profesjonalną i jego drużyny, roczniki w rozrywkach ligowych mają bardzo dobre wyniki i to się generalnie sprawdza. Czyli tutaj jest punkt pierwszy, że to nie było tylko jakieś takie po prostu marzenie, które było oderwane od rzeczywistości, ale to wszystko się ze sobą, to wszystko do siebie pasuje i widać, że długofalowo będzie z tego efekt. Mój syn ostatnio grał z dorosłymi na meczu Piasta sponsorów. Było to dla niego bardzo fajne wydarzenie, a ja się cieszę, jak on może tą swoją pasję rozwijać i kolejne gdzieś tam kroki stawiać w tej swojej przyszłej być może karierze piłkarskiej. Dzisiaj jedziemy na turniej charytatywny do Lublina. To jest też takie ciekawe. We wszystkich praktycznie turniejach charytatywnych, które organizujemy z dorosłymi, mój syn grał i gra, mimo że ma dopiero 12 lat. I uważam, że to jest fajne, bo znowu kilka rzeczy robimy naraz. Tak? Dziecko się rozwija, jest to na przykład turniej charytatywny, robimy coś dobrego, jest to kwestia taka edukacyjna i budowania, bym powiedział, takiej swojej tożsamości jako piłkarza. I uważam, że to jest też bardzo, bardzo dobre. No, i my nie ukrywamy, że przy zmianach, które my bardzo pozytywnie oceniamy w piaście, zresztą z każdej strony słyszę przez ostatnie tygodnie same dobre rzeczy, i to, to nawet takie drobne elementy, jak wywieszenie flag, które widzieliśmy już od wczoraj wiszą przed meczem, są to po prostu drobne rzeczy pokazujące, że nowe władze w klubie. Nie tylko deklarują takie serce dla klubu, bo wszystkie władze deklarowały, ale potwierdzają to czynami, które są zupełnie inne niż poprzednich władz, które długofalowo doprowadziły klub do miejsca, w którym teraz jest, a wiemy wszyscy, że jest klub w sytuacji bardzo, bardzo trudnej. I my ze swojej strony, jako Marko, jako Marko Football Center, też bardzo chcielibyśmy się zaangażować, żeby temu naszemu miejskiemu klubowi pomóc. Uważamy, że ma klub ogromny potencjał, że to jest kwestia tylko i wyłącznie zarządzania i tu trzeba bardzo jasno powiedzieć, że zarządzanie jest kluczem. Ci, którzy się znają na zarządzaniu wiedzą, że poprzez działania operacyjne, doraźne można stworzyć pewną wartość na plus bądź na minus, ale umiejętność zarządzania powoduje, że ta sama wartość z rzeczy operacyjnych może być spotęgowana, pomnożona, tak? Przez 5, przez 10. I tutaj e, trzeba zrobić e, tak, żeby nowe władze miały pełne, pełne wsparcie e, jak największej ilości różnych środowisk, czyli władz miasta, kibiców, przedsiębiorców, i my do tego będziemy zachęcać, żeby jak najwięcej z tego środowiska naszego gliwickiego się w ten cały proces zaangażowało, żeby pokazać. Że poprzednie lata były po prostu stracone, I, i, i trzeba po prostu patrzeć do przodu, trzeba to jak najszybciej zmienić, i ja uważam, że to się zmieni, bo osobiście ja prezesa Łukasza Lewińskiego nie znałem wcześniej. Poznałem go, można powiedzieć, dwa tygodnie temu, ale też zajmuję się psychologią zarządzania, więc rozmawiając z kimś, mogę sobie śmiało powiedzieć, czy. Jaki jest jego profil psychologiczny, i ja oczywiście prywatnie mogę powiedzieć, że jest to człowiek z mojej bajki. Czyli jego naturalne cechy charakteru, moim zdaniem, będą gwarantowały sukces pod kątem takiej uczciwości, transparentności, otwartości na ludzi i takiego pozytywnego zarządzania. Czyli coś, czego wcześniej nie było, i uważam, że to może być taki główny, przynajmniej na pierwszym etapie, główny plus, że przyciągnie bardzo dużo pozytywnej energii do klubu. Ludzie zobaczą, że wow, tutaj nowi ludzie przychodzą i od razu robią bardzo fajne zmiany. No tak, myśmy o tym mówili kiedyś, ale nigdy nikt nas nie słuchał i nigdy nikt tego nie wdrożył, a teraz można to zrobić. I teraz ta atmosfera wokół klubu w ogóle może być dużo inna. I trzeba to po prostu wykorzystać. My ze swojej strony bardzo wiele zrobimy, żeby też bardzo wiele płaszczy, wykorzystać wiele płaszczy współpracy, które kiedyś mogły być wykorzystywane, ale nie były tylko i wyłącznie przez jakieś personalne widzimy się. Teraz tego nie będzie, bo patrzy się po prostu w sposób rzeczywiście profesjonalny i taki, żeby była wartość dla klubu i dla całego otoczenia. I jestem bardzo dobrej myśli i sam też będę cały czas zachęcał też moich kolegów przedsiębiorców, żeby się w jakiś sposób też w to zaangażowali, bo mnie się marzy, ja też jeździłem po wielu miastach i krajach i widziałem jak tam wyglądają kluby sportowe. I my możemy się w wielu miejscach zainspirować. My musimy po prostu złapać, musimy zbudować takiego ducha, żeby gliwiczanie, których mamy bardzo dużo, byli dumni ze swojego klubu, obojętnie czy ten klub jest w pierwszej piątce czy w pierwszej dziesiątce. I to można doprowadzić, budując taki pomost zaufania pomiędzy klubem a otoczeniem. I to się da zrobić, tylko trzeba potrafić to zrobić, i ja uważam, że to się teraz uda. I my bardzo mocno w tym pomożemy, między innymi z naszym takim doświadczeniem, właśnie, czy w zarządzaniu ludźmi, czy w budowaniu wizerunku, czy komunikowania się z otoczeniem. My ze swojej strony będziemy taką pomoc dla klubu deklarowali i uważam, że cały piast i to otoczenie powinno z tego korzystać. Czyli, żeby, e, mając te wszystkie zasoby tak, kibiców, sponsorów, Pracowników, współpracowników, sympatyków. Klub powinien, jak gdyby to przeanalizować, jakie ma zasoby rzeczywiście i je wykorzystywać. Każdy może w czymś pomóc, nawet w takich drobnych rzeczach. I to będzie jeden z głównych celów, żeby zbudować taką prawdziwą społeczność wokół klubu, i ona spowoduje, mam nadzieję, że będzie pełny stadion. I będzie, będziemy wszyscy dumni z tego, że, że mamy taki klub. To jest moim zdaniem do zrobienia i, i, i spróbujemy to zrobić wszyscy. My już kiedyś byliśmy w Piast Business Club i my też kiedyś mieliśmy swojego Skyboxa. Niestety niepoprawna komunikacja i brak zaufania pomiędzy nami. A poprzednimi władzami klubu i ich polityką, której my nie akceptowaliśmy, spowodowała, że ta współpraca wygasła, a szkoda. Teraz można powiedzieć, że zaraz po zmianach we władzach i w takiej próbie uzdrowienia klubu, my od razu zgłosiliśmy gotowość, że słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy i my zawsze. Bym, jeżeli będziecie chcieli naszej pomocy, w jaki sposób będziemy Was wspierać. Więc umowę, którą podpisaliśmy i powrót do Piast Business Club było dla, mnie, dla nas rzeczą oczywistą. I uważam, że tu są dwie rzeczy, że to się można postrzegać na, na płaszczyźnie, że to się opłaca i warto. Więc ja nie patrzę na to, czy mnie się to osobiście i firmie się to opłaca. Mimo, że pewnie się to też będzie długofalowo opłacało, ale uważam, że warto to robić. Ja do tego i my jako Marko podchodzimy z takiej odpowiedzialności i z chęci wspierania lokalnego klubu, bo uważamy, że ten lokalny klub robi bardzo dużo dobrego i jest to coś szerszego niż Marko. Czyli tak, my jesteśmy częścią czegoś, co wspieramy, a to coś, co nazywamy klubem Piazgliwice Gliwice, jest bardzo ważnym elementem na mapie naszego miasta i to jest... Y Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Uważam, że jako przedsiębiorcy my mamy tutaj ogromną strefę ekonomiczną i generalnie pamiętajmy, że jako miasto jesteśmy bardzo bogate. Dlaczego jesteśmy bogatym miastem? No mamy bardzo dużo pieniędzy z podatku od nieruchomości, z podatku dochodowego itd. tak Czyli mamy tutaj bardzo dużo przedsiębiorstw i mamy tutaj bardzo dużo ludzi, którzy mają pieniądze. I to jest tak jak z wszystkim w ten można powiedzieć, żeby pomóc klubowi głowi zależałoby, żeby jak największa ilość ludzi w jakiś sposób się dołożyła czy finansowo, czy w jakiś sposób, nie wiem, barterowo można tą współpracę nawiązywać. Ja uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Piłka jest chyba najbardziej popularnym i najbardziej ukochanym przez cały świat sportem. No, tak po prostu jest. I z tym też raczej nie ma co polemizować. Więc, jeżeli coś jest, jest bardzo popularne i takie ukochane przez ludzi, to warto to po prostu wspierać. I samo to, że kręcimy się wokół sportu. Tak? Ostatnio mieliśmy to granie sponsorów, które uważam było przefantastycznym wydarzeniem. Mieliśmy pogodę, graliśmy w piłkę, wszyscy wspólnie na, na murawie ekstraklasowego klubu naszego tutaj Gliwickiego. Bardzo fajne takie sportowe emocje, i też będzie bardzo wiele inicjatyw takich integracyjnych i networkingowych. Czyli to nie tylko, że biznes coś może dać klubowi, ale klub też może bardzo wiele dać biznesowi. Czy, czy reklamy, czy jakaś dodatkowa promocja, czy wspólne jakieś tam akcje, czy wspólne akcje charytatywne itd. itd. To wszystko może być bardzo fajnie wykorzystane i bardzo fajnie poukładane w taki pewien mechanizm. No nie powiem jeszcze dzisiaj, że to będzie jak mechanizm szwajcarskiego zegarka, ale my powinniśmy sobie dać teraz czas na przykład, że słuchajcie, budujemy długofalową strategię rozwoju tego na lat, nie wiem, 3 do 5 i będziemy tam patrzeć na efekty długofalowe, no bo też nikt nie powinien oczekiwać rezultatów z dnia na dzień. Tak? Sytuacja jest trudna, ale jestem przekonany, że nowe władze i takie pozytywne otwarcie, i, i, i ta, no to jest taka wyjątkowość tych, tych, tych cech charakteru. I no, czuć wokół taką pozytywną energię. I ja rozmawiam z woźmi i wszyscy to czują. I to jest coś niesamowitego, właśnie które, rzecz, którą trzeba wykorzystać. I Piast, Biznes Club, i całe otoczenie Piasta i biznesu. Ma najlepszą teraz najlepszy czas i naj, najlepszy moment na to, żeby dodatkowo jeszcze się zintegrować i złapać ten efekt synergii, żeby ta wartość była dla wszystkich jak największa. I to będziemy też robić, i my, jako Marko, też będziemy w tym czynnie brali udział i zachęcali kolegów, koleżanki, przedsiębiorców, ludzi, którzy również osoby, które nie mają swoich biznesów, ale to są osoby. Nie wiem, nie wiem, artyści, malarze, rzeźbiarze, po prostu osoby ze świata, gdzieś tam polityki i tak dalej, i tak dalej. Będziemy angażować wszystkich, żeby wspólnie coś zbudować. Jeżeli nie dzisiaj, to może za chwilę, tak? ale jakiś długofalowy pomysł, my jako Marko też na to mamy i postaramy się klubowi jak najbardziej w tym pomóc. Ta historia moja z Piastem była taka, bym powiedział, niejednoznaczna. Czyli tak. Ja generalnie kiedyś wielkim fanem piłki nożnej polskiej nie byłem, nie ukrywam. Bardziej jak, jak byłem młody, jak byłem mały, to grałem w piłkę, ale bardziej amatorsko nigdy nie, nie, nie grałem w żadnym klubie. Później co ciekawe, odwróciłem się od tej piłki na rzecz koszykówki. I tutaj bym powiedział, w koszykówkę grałem dużo lepiej niż piłkę nożną. I tutaj, gdybym podjął odpowiednią decyzję, której nie podjąłem, to myślę, że grałbym profesjonalnie w klubie jakimś. Bo wszyscy, którzy mnie obserwowali, mówili, że w tą koszykówkę grałem bardzo dobrze. Jeszcze do teraz gram. Tutaj w Marko mamy kosz. Też mam kosz przed domem i czasami sobie gram. I w pewnym momencie wróciłem do tej piłki, chyba w wieku 20, może. 5-7 lat, i po prostu zaczęliśmy grać sobie tutaj integracyjnie z ludźmi z Marko, później ze środowiskiem piłkarskim. Później przyszedł do mnie Jarek Kaszowski i przekonał mnie do, do piasta, żeby wspomagać. Piasta Później Jarek przekonał mnie do sfinansowania ośrodka sportowego dla jego akademii. To już było w tym smutnym momencie, gdzie Jarka ktoś z tego piasta, można powiedzieć, wykopał. Tak jak piłkę się wykopuje, rozpoczynając grę. I ja, może, nie że się też na tego piasta obraziłem. Ale ja niektórych rzeczy nie akceptowałem i nie chciałem się do tego, jak gdyby do tego dokładać ręki. Tak długo jak to akceptowałem, to jeszcze mm, kibicowałem, przychodziłem, myśmy mieli też po prostu wcześniej wykupione miejsca dla naszej firmy, później mieliśmy wykupiony skybox swego czasu, ale w momencie, kiedy coś się przelało, to to coś po prostu zaważyło i się skończyło. Ja, jeżeli mnie teraz pytasz, to uważam, że to miejsce klubu naszego w moim sercu jest i jest na tyle dla mnie ważne, że chciałbym bardzo temu klubowi pomóc. I mam też swoje sympatie, jeśli chodzi o kluby zagraniczne, które sobie zachowam dla siebie ale jeśli chodzi o klub piłkarski z naszego kraju no to jest to tylko i wyłącznie Piast I tak jak mówiłem już wcześniej, powtórzę jeszcze raz, z takiej czystej na przykład, z takiego czystego patriotyzmu lokalnego powinniśmy kibicować naszemu klubowi, a klub powinien robić wszystko, żeby zabiegać o to, żebyśmy my ten klub i piłkarzy kochali. I to działa w dwie strony. Jeżeli my się tego nauczymy w dwie strony i klub po swojej stronie będzie wprowadzał takie zmiany, że będzie taka po prostu chemia pomiędzy, yy, pomiędzy nami, pomiędzy bym powiedział tymi dawcami i odbiorcami, to będzie super. I to się oczywiście samo nie zrobi, to trzeba budować to zaufanie i tą chemię, Tą aurę, taką po prostu trzeba budować w taki sposób, bo nie wiem, czy chcielibyśmy mieć takich kibiców, którzy tak, jak przychodzą, przychodzą na stadion tylko jak drużyna wygrywa. Wiadomo, drużyna zawsze chce wygrywać. Ona nie chce przegrywać. Raz wygrywa, raz przegrywa. Coś po prostu nie działa. Teraz zakładam, że dużo czynników, które wcześniej mogły też być przyczyną gorszych wyników. Będzie się powoli kończyła, czyli zobaczymy ten sezon, jak będzie wyglądał. Wszyscy będziemy kibicować, żeby był jak najlepszy, ale my tak naprawdę w myśl strategicznego zarządzania i to, co ja będę doradzał władzom klubu, żeby już myśleć o sezonie przyszłym, bo to jest kluczowe, żebyśmy patrzyli jak najdalej do przodu. Nie tylko tu i teraz, tylko długofalowo. I jeszcze transparentnie pokazując tą strategię działania, że my mamy plan na rok, dwa, trzy do przodu na przykład, to jest super, bo transparentnie to prezentujemy i transparentnie nas ludzie mogą z tego rozliczyć. I to jest bardzo fajne. Trzeba mieć dużą odpowiedzialność, żeby pokazywać transparentność, taką otwartość. No i ja tego będę w jakiś sposób oczekiwał od klubu. I wiem ze wstępnych deklaracji, że taka polityka klubu właśnie będzie. I to będzie świetne, i nie mogę się doczekać już tych efektów. Nie tylko sportowych, ale wszystkich efektów sportowych, biznesowych, społecznych, takich integracyjnych w naszym mieście, marketingowych. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla wszystkich teraz, jak to wszystko się będzie zmieniało. I mam nadzieję, że przerwie się taki mit o którym przez lata się mówiło właśnie i się nic nie zmieniało w tym klubie a teraz będę mocno kibicował i pomagał, żeby pokazać że ten klub może być dużo lepszy i to bardzo szybko i to będzie chyba najlepsze, co może nas wszystkich tutaj w Glicach spotkać Zachęcam wszystkich, żeby na każdy sposób, w jaki jest taka możliwość, i każdy, jak potrafi, kibicował naszemu klubowi. Zachęcam do przychodzenia regularnego na mecze przede wszystkim i kibicowania. Zachęcam do komentowania, do takiego zainteresowania, do zadawania pytań, do zgłaszania pewnych uwag do klubu, do zgłaszania pewnych pomysłów. Tak? Angażowania się w rozwój młodzieży sportowej. Zachęcam biznes do współfinansowania, do reklamowania się, do realizowania jakichś wspólnych inicjatyw z klubem. Tak jak mówiłem, tych działalności jest bardzo wiele. Każdy z nas może coś dobrego dla naszego klubu zrobić, i ja serdecznie zachęcam wszystkich, żeby tak robili. Samo założenie w dzień meczowy już koszulki, bądź przejście na spacer z małą flagą, z dzieckiem po prostu z herbem i też może zrobić swoje. To są takie drobne rzeczy, które całościowo spowodują naprawdę coś fantastycznego, z czego wszyscy będziemy zadowoleni i dumni.